Pokażę wam dzisiaj pięć technik stoickich, jak nie przejmować się opinią innych. Powiem wam, jak o tym myśleć, żeby komentarze, nieproszone opinie czy jakieś tam hejty od innych ludzi, żeby na nas nie wpływały. Temat jest ważny dla każdego, kto kiedyś doświadczył hejtu, czyli dla każdego. Cześć. Tu podcast Myślnik Stankiewicza, czyli rozmowa człowieka z człowiekiem o wszystkim, co dla człowieka istotne. Tydzień temu powiedzieliśmy sobie, dlaczego nie warto przejmować się opinią innych, a dzisiaj wskakujemy już w konkretne narzędzia, jak to zrobić, żeby się nie przejmować. Jak zawsze przypominam, że tych z was, którzy chcieliby umówić stoickie szkolenie z tego co tutaj w podcaście mówimy, szkolenie u siebie w firmie, to proszę po prostu maila na stoikmałpapiotrstankiewicz.pl, wszystko dogadamy. A jeżeli ktoś z was lubi formę pisemną, to zapraszam na stoickiego maila stoickigłos.pl, tam można się zapisać i polecam serdecznie i przejdźmy już do głównej treści. Pięć technik, jak się nie przejmować opinią innych. Technika pierwsza, taka korowa, podstawowa, najważniejsza myśl, która jest jakby podstawą tego wszystkiego, no jest taka, żeby się w ogóle zastanowić, co to znaczy przejmować się opinią innych, tak? No nie uda nam się nie przejmować tym, co mówią, czy hejtują nas, czy coś tam sobie komentują inni, jeżeli nie będziemy wiedzieli, co to znaczy przejmować się. Czy jeżeli usłyszę czyjąś opinię, czy jeżeli ją, jakby zapoznam się z nią, to znaczy, że już się z automatu ją przejąłem? No nie, przejąć się, jak mówimy, nie przejmuj się opinią innych, no to przejąć się, no to znaczy coś innego, coś trochę takiego głębszego, poważniejszego. To znaczy, jakby wziąć do siebie w jakimś takim bardziej zasadniczym sensie, dopuścić do siebie, sprawić czy pozwolić, żeby. Czyjaś opinia, czyjś hejt, czyjś komentarz, i tak dalej, żeby one niejako zmieniły mój kierunek działania, tak? w szczególności zmieniły na sposób negatywny. Przejmowanie się opinią innych no polega na tym, że to opinia innych nas destabilizuje, powoduje utratę naszej wiary w siebie. Oczywiście to jest to, czego będziemy chcieli unikać. I to jest, myślę, doświadczenie, które każdy z nas gdzieś tam kiedyś miał i każda z nas miała, że coś robię, gdzieś idę, gdzieś chcę dojść, a tu bum, wyskakują właśnie hejterskie komentarze, jakieś rozwadniające uwagi, i tracę wiarę w siebie. Samo wysłuchiwanie jakiegoś takiego ponurego pesymizmu może odebrać chęć do życia, co dopiero chęć do działania, prawda? To jest niewątpliwie takie właśnie przejęcie się opinią innych w tym negatywnym sensie, że wiecie, uświadamiam sobie, czego powinienem sobie uświadomić, to jest właśnie ta technika, że te słowa, które inni wypowiedzieli, te komentarze, które jakieś tam gdzieś rzucili, że one. Dźwięczą w nas, zostają w nas długo po tym, jak zostały faktycznie wypowiedziane. Ktoś coś mówi, to trwało parę sekund, a potrafi w nas zostać na parę dni, jak nie parę tygodni. A jeżeli to nasi rodzice akurat powiedzieli, no to potrafi w nas to zostać na zawsze. I to jest to coś, co powinniśmy sobie uświadomić, że Przejmować się opiniami innych w tym sensie, w jakim powinniśmy tego unikać. To jest takie właśnie wziąć to do siebie w znaczeniu właśnie tak, under the skin, że te słowa innych stają się częścią nas, stają się częścią naszej tożsamości. Zaczynamy je jakby nieść ze sobą. Inni ludzie włożyli tylko chwilową pracę w to, żeby te słowa wypowiedzieć, a my już później wkładamy wysiłek w to, żeby je nieść ze sobą dalej. I to jest dokładnie to, czego powinniśmy unikać. W jaki sposób? No właśnie tak, że jakie ja sobie uświadomię, że te rzeczy no stały się jakoś niepostrzeżenie częścią mnie, no to to już jest połowa drogi do tego, żeby je usunąć, tak? Bo zgodnie ze stoickim nauczaniem, to my decydujemy o tym, co jest naszą tożsamością, co jest nami, to my decydujemy o tym, w jaki sposób myślimy, w jaki sposób ujmujemy samych siebie i świat dookoła. Innymi słowy, konkretyzując, zapytajmy sami siebie jakiś czas po tym, jak te słowa czy komentarze padną, no czy aby na pewno one zostały za nami, tak? Czy aby na pewno o nich zapomnieliśmy? Bo powiedzieć, że zapomnieliśmy to jedno, ale żeby, one, żeby te rzeczy faktycznie zapomnieć, to jest drugie. Czy my ich sobie nie powtarzamy w głowie? Czy one są z nami w tym przysłowiowym Pokoju, bo może właśnie ciągniemy je za sobą, mimo że te rzeczy już padły dawno i już wybrzmiały i powinniśmy je zostawić ze sobą. To jest podstawowa rzecz. Nie pozwolić, żeby to się stało częścią naszej tożsamości częścią naszego myślenia o sobie, tutaj czasem będzie potrzebna terapia. To nie zawsze się uda oczywiście od ręki. Natomiast to jest ta pierwsza technika. Druga technika no to jest taka, żeby pamiętać o tym, co stoicy mówią o naszych wartościach i celach. Że to one są gwarancją tego, że nie będziemy się przejmowali opinią innych. Żeby to zrobić, żeby nie dać się no, niejako zbić stropu czy zbić z kursu, tym opiniom i uwagom innych, no musimy mieć wysokie poczucie własnej wartości, a właściwie to nie jest najlepsze wyrażenie, tak, bo co to jest wysokie poczucie własnej wartości, no to każdy ma swoje i każdy jest inny, mówiąc bardziej po stoicku, no chodzi o to, że musimy mieć zdefiniowane nasze własne wartości i cele, to, co omawialiśmy w tych odcinkach o wartościach i celach, to, że wartości i cele, które sobie stawiam, wartości, według których staram się żyć itd., dalej, to są rzeczy ode mnie zależne, to jeżeli ja to praktykuję, jeżeli ja buduję faktycznie jako rzeczy zależne, jeżeli świadomie to robię, no to teraz będzie mi procentować. Seneka pisał, że dla żeklarza, który nie wie, do jakiego portu zmierza, każdy wiatr jest niekorzystny. I tak samo tutaj, jeżeli nie wiem, gdzie zmierzam, no to każdy prąd boczny będzie mnie łatwo spychał z kursu, tak? Jakieś komentarze i opinie innych ludzi będą mnie łatwo odwodziły od celu. Żeby się nie dać zepchnąć z drogi komentarzom i opiniom innych ludzi, muszę wiedzieć, dokąd ta moja droga, dokąd ten mój kurs... Prowadzi. Moją gwarancją, moim ubezpieczeniem tutaj jest właśnie to, że ja sobie zdefiniowałem, że przysiadłem do tego, żeby moje wartości i moje cele zdefiniować jako rzeczy zależne ode mnie i żeby je po swojemu wyznaczyć. Praca włożona w to, no właśnie teraz będzie procentowała, tak, bo nie będziemy się tak łatwo dawać opiniom innych, spychać z tego kursu. Musimy wiedzieć, gdzie on jest, w stronę jakich wartości i jakich celów. To jest technika druga. Technika trzecia, jeżeli się nie. Chcemy przejmować opinię innych, no to musimy się poniekąd skupić na naszym unikalnym, naszym wyjątkowym, ja. Naszym wyjątkowym, ja, które jest właśnie taką rękojmią, ono jest tym, co się staramy obronić, ale tak jak przed chwilą, no musimy wiedzieć, co to tak naprawdę znaczy. Musimy wiedzieć, dokąd chcemy zmierzać i co chcemy osiągnąć. To się różni od tego, co mówiłem wcześniej, tym, że tutaj spojrzenie, czy jakby sposób myślenia, jaki Wam proponuję, jest taki, że. Im bardziej jesteśmy sobą, tym mniej nas obchodzą opinie innych ludzi siłą rzeczy, tak? Wiecie, ja generalnie nie lubię tego obrazu, że życie jest wojną wszystkich ze wszystkimi, że Hobbes, że Darwin i tak dalej, że wszyscy na nas nastają, no bo to nie jest... Nie jest to cała prawda. Natomiast no, w pewnym sensie jest to niestety prawda, tak? to znaczy dla jednostki, szczególnie dla jednostki twórczej, szczególnie dla jednostki ambitnej, no, ludzie dookoła no, bywają taką siłą, która chce nas, no, która chce nas zniszczyć, która chce nas pozbawić indywidualności co zresztą wychodzi na jedno, tak, bo dla człowieka twórczego, dla człowieka ambitnego pozbawić indywidualności, zglajszachtować, no to jest jedno i to samo, co zniszczyć. Jest takie fajne powiedzenie, że taki dowcip z bardzo, bardzo głębokim podtekstem, że relacja jednostki z społeczeństwem polega na tym, że społeczeństwo mówi, no bądź sobą, bądź sobą, trzeba być sobą, być wyjątkowym, jednostka zaczyna to robić i wtedy społeczeństwo natychmiast mówi, no ale nie w ten sposób tak? Społeczeństwo zawsze będzie, inni ludzie zawsze będą mieli nam coś za złe. I to jest takie przewrotne i groźne. No inni ludzie zawsze będą nas chcieli trochę odrzeć z ambicji, zrównać ze swojego poziomu, zglajszachtować, wrzucić w jakieś takie szufladki, a potem będą nam mieli za złe, że się daliśmy zepchnąć, tak? No społeczeństwo, inni ludzie zawsze będą mieli nam za złe, że jesteśmy w tej pozycji, w której oni sami nam postawili. To jest ten paradoks. I to nie znaczy też tutaj, że to się dzieje dlatego, że ci inni ludzie są źli, to będziemy o tym zaraz mówić. To wcale nie o to chodzi. Chodzi po prostu o to, że to jest no, poznawczo dla ludzi wygodne, tak? Że oni nas szufladkują, glajszachtują, wymuszają na nas, czy zachęcają nas do wejścia w pewne szufladki, czy w pewne schematy. I właśnie dlatego nie należy się poddawać. Właśnie dlatego trzeba trwać przy swoim. No przykładem dla mnie oczywiście są moje książki. Od kiedy je piszę, od kiedy je wydaje, no zawsze mam takie, wiecie, rady różne sugestie, że trzeba je napisać tak albo inaczej, że następna książka powinna być o tym albo innym, że może to, może sro i tak dalej. No ale właśnie nie. Na tym to polega, że inni ludzie, no może coś tam sobie mówią, być może nawet w dobrej wierze, ale nigdy nie wezmą odpowiedzialności za to, co my robimy i i jacy jesteśmy, jakie decyzje my podejmujemy. My będzie, to tylko my będziemy rozliczani z naszych własnych decyzji i tylko my będziemy rozliczani z bycia sobą, tak? Czy w ogóle będziemy rozliczani tylko z bycia nami samymi, no bo nic innego nie mamy. To jest nasza najsilniejsza być sobą, to jest nasza najsilniejsza, nasza jedyna marka, to jest to, czego nikt nam nie odbierze i nikt nam nie zastąpi. Innymi słowy, Musimy być sobą, bo tylko stawianie na tę kartę ma sens, tylko ono będzie w pełni nasze. I to jest zarazem ochrona przed tym wpływem czy przed tymi opiniami ze strony innych. Mamy prawo. Ba, mamy nawet obowiązek trochę być sobą i mamy prawo i obowiązek być po swojemu, na swój sposób, niezależnie od tego, jak to widzą inni i niezależnie od tego, co inni mówią. To będzie technika trzecia trzymać się własnego ja. Technika czwarta bez zaskoczeń tutaj podział na rzeczy zależne i niezależne. Inni ludzie i ich opinie zawsze są, zawsze będą niezależne od nas. Podział na rzeczy zależne i niezależne. To jest refren, który wraca i będzie wracał rzecz jasna w stoicyzmie. Nie kontrolujemy tego, co robią i myślą inni. To jest fundamentalnie nie nasza decyzja, fundamentalnie nie jest to w żadnym sensie nasze. Nie mamy na to wpływu, nie tylko w sensie, że no, nie kontrolujemy strum głosowych i mózgów innych ludzi, to jasne, ale w tym sensie to nie jest nasze, że nie powinniśmy budować. Oglądu naszego świata, naszego myślenia, naszego obrazu samych siebie, nie powinniśmy budować poprzez to czy z tych cegiełek, które nam podsuwają inni. Słowa innych, myśli innych ludzi, opinie innych ludzi, komentarze innych ludzi to nie jest ten uchwyt, przez który powinniśmy łapać świat. To nie jest po prostu ten interfejs, to nie jest ta wtyczka, to nie jest ten sterownik. Im bardziej jakoś krzywdzącą, niesprawiedliwą czy po prostu niekonstruktywną opinię czy uwagę innych usłyszymy, tym bardziej trzeba o tym pamiętać. I im bardziej to się będzie wydawało bez sensu, im bardziej to się będzie wydawało jakieś takie nieadekwatne, że to nie pasuje i tak dalej, tym bardziej trzeba sobie pamiętać i powtarzać. To, co mówią inni, to nie zależy ode mnie, to nie jest moje. Powtórzmy sobie to głośno jeszcze raz wszyscy, to, co mówią inni, to, co myślą inni, to nie zależy ode mnie, to nie jest moje. To, co mówią inni, nie zależy ode mnie, to nie jest moje. Taka mantra od razu lepiej wchodzi, prawda? I teraz uwaga, oczywiście, jak w praktyce ktoś coś faktycznie powie, coś ktoś faktycznie zrobi, co, jest, co nas jakoś szczególnie dotknie, no to wtedy nam się wydaje, że no ta metoda stoicka nie zadziała, no bo ona może działa ładnie w teorii, może to i tamto, no ale w praktyce, jak tutaj mi dowalili, no to jakoś tak nie pasuje. No ale właśnie nie, właśnie chodzi o to, że te stoickie metody, które wam tu przedstawiam, one działają obiektywnie. Naprawdę nie jesteśmy tutaj wyjątkowi, to naprawdę zadziała, jeżeli tylko spróbujemy. Zawsze takie wydawanie się, że o, to nie zadziała, ta dychotomia kontroli nie pasuje, to jest jakieś nie takie, zawsze to można jakby wziąć w nawias i spróbować zastosować raz jeszcze, wierzcie mi, to naprawdę działa, sprawdziłem, technika czwarta, podział na zależne i niezależne, opinie innych ludzi są od nas niezależnymi rzeczami. A technika piąta jest taka, że musimy stale pamiętać, musimy cały czas myśleć o tym, że opinia innych ludzi nigdy nie jest wiarygodna, w tym sensie, że nigdy nie jest do końca miarodajna. Zawsze jest oparta na szczątkowej czy jakiejś tam cząstkowej wiedzy o nas. Bo tylko my sami, tylko my sami jesteśmy jakby rzeczoznawcami we własnej sprawie, tylko my sami znamy nasz własny temat i samych siebie odpowiednio dobrze. Nikt inny nas tak nie zna, więc trochę wbrew przysłowiu, powinniśmy, owszem, powinniśmy być sędziami we własnej sprawie. I ta technika piąta jest o tyle ważna, że zwróćcie uwagę, że tutaj trochę tak disujemy, zbywamy te opinie innych ludzi. W następnych odcinkach podcastu będziemy też mówili o tym, jak to konstruktywnie wykorzystywać, a nie tylko o tym, jak się nie przejmować. Niemniej, no, i tutaj traktujemy trochę tych innych ludzi jako przeciwników, czy przynajmniej ich słowa, ich komentarze, jako coś, od czego trzeba się odciąć. Tylko tutaj podkreślam. Jeżeli ludzie mówią jakieś rzeczy negatywne, niekonstruktywne dla nas, no to nie musi znaczyć wcale z automatu, że oni są źli, głupi, czy że nam źle życzą. To chciałem tutaj jasno podkreślić. My mamy być autonomiczni, mamy się nie przejmować opinią innych, mamy być pe pewni swego, tak jest, ale nie po to, żeby tych innych jakoś tam gorzyć czy źle traktować, tylko właśnie po to, żeby być jako ta jednostka odrębna od nich, żeby umieć być po swojemu. Tak jak powiedziałem wcześniej, ten darwinowski obraz świata, że walka wszystkich że ze wszystkimi, no to jest tylko częściowo prawda. Chodzi o to, żeby myśleć o tym tak, żeby stale pamiętać, że wiecie, no inni ludzie po prostu bardzo, bardzo mało o nas wiedzą. W świecie innych ludzi my jesteśmy po prostu cząstką większej historii, jakimiś tam aktorami w tle, aktorami trzeciego, jak nie czwartego planu, jakimś tam światłem palącym się w bloku, o zmierzchu, czy światełkiem na autostradzie, kimś, kto pije w kawiarni kawę często gęsto będzie tak, że nawet jeżeli to są jacyś tam nam, nasi przyjaciele czy znajomi, no to w gruncie rzeczy oni będą bardzo mało o nas wiedzieli. Nawet jeżeli chcą, to często się okazuje, że naprawdę wiedzą mało. I jak to się ładnie mówi, no nigdy byśmy się nie przejmowali opinią innych, gdybyśmy wiedzieli, jak mało inni o nas myślą i jak mało inni o nas tak naprawdę wiedzą. Naprawdę z większością ludzi, co w zasadzie jest dosyć smutne w pewnym sensie nawet, no nasze trajektorie przecinają się bardzo luźno, a jeżeli i nawet się jakoś są przez chwilę równoległe, no to tylko przez chwilę i często dużo bardziej pozornie, niż nam się wydaje. Trochę to znaczy, że każdy z nas jest samotną wyspą, trochę nie znaczy, tak? To znaczy, tutaj nie chodzi o to, żebyśmy się jakoś od innych izolowali, tylko że wszystkie rady, wszystkie opinie, wszystkie jakieś chciane i niechciane komentarze no powinniśmy brać jakby zgodnie z miarą, tak jak one to zasługują, tak? Czyli często, gęsto, niespecjalnie dużą miarą, tak? Bo nawet jeżeli ktoś coś o nas wie, jeżeli nawet jakoś tam nas zna, no to często i tak, znaczy często, zawsze i tak ma inny background, pochodzi z innego świata, ma inną trajektorię za sobą, zupełnie inne szufladki, w związku z tym no, będzie nas oceniał, będzie nas widział kompletnie inaczej. Czasami można to konstruktywnie wykorzystać, o tym będziemy mówić w następnych odcinkach, no ale z reguły to będzie takie przypomnienie, no, że nie. Przejmujmy się opinią innych, dlatego, że ona jest wypowiadana z pozycji bardzo, bardzo cząstkowej, jeżeli nas dotyczy, bo w naszej sprawie, przypominam, kończąc technika piąta, w naszej sprawie tylko my możemy być właściwymi rzeczoznawcami. Więc te wyroki wydawane przez innych, czy jakieś tam sugestie, że coś ktoś nam powie, no to nie jest żaden wyrok boski, a tak naprawdę w gruncie rzeczy, no nie jest to. Żaden wyrok to było te obiecane pięć technik jest pięć w pierwszym rzucie no bo na jednym odcinku to się oczywiście nie skończy za tydzień lecimy dalej z tym tematem bo jest to mega ważny, myślę temat żeby nie przegapić odcinka za tydzień followujcie czy na Spotify, czy na YouTubie, czy na Apple Podcast, tam naciśnijcie okienko, dajcie łapkę w górę, dzwoneczek znaczy się naciśnijcie, czy wszędzie gdzie tam słuchacie, followujcie i serio polecajcie innym, to jest myślę ta Nieproszona polecajka, której warto udzielić, niech ten podcast się niesie. To są ważne sprawy. Dzięki wielkie, słyszymy się za tydzień.